Wow! Spokój, Jumper! Uspokój się! Nie szalej! Aby cię nie zrzucił! Ha! Jedziemy dalej, Jumper! Musimy jeszcze poćwiczyć, zanim zaczniemy trenować z gośćmi. O tak, popatrz. I hop, i hop! I hop, i hop! Heja, hop! A za chwilę Anna na swoim koniu Jumperze! Ta-da! Tutaj właśnie odbywają się pokazy skoków. A to stajnie, gdzie konie odpoczywają. Ej, tato! Popatrz! Anno, proszę, już o tym rozmawialiśmy. Jumper nie chce skakać przed widownią. Z nim nie wygrasz nawet marchewki. Ale, tato, proszę! Zrobiliśmy już postępy! Dałbyś nam szansę. Bardzo cię proszę, nie zawiedź mnie. A teraz się skup! Szybciej! Możesz się z nim wybrać na przejażdżkę. Nie martw się. Pokażemy im. Damy radę. Najwyżej i najdalej jak umiesz. Co to nie to? Nic ci nie jest? Nie, nic. Anno, nie rób tego. Z tym dzikusem zrobisz sobie krzywdę. No a poza tym powinien być jutro w formie. Udało mi się znaleźć kupca. Nie możesz tego zrobić. Zdążę się wyrobić do letniego turnieju, tato. Daj nam tylko kilka dni, proszę. Wiem, że włożyłaś w to wiele wysiłku i jestem z ciebie bardzo dumny. Tak, masz ten dar po mnie, ani chyba. Ale nie oszukuj się, Anno, nie macie szans. Ten koń jest niewyuczalny. Tato, proszę, daj Annie więcej czasu. Wszyscy pomożemy jej wygrać. Dzieci, już za późno! Jutro kupiec zabierze Jumpera. Nie! Nie wolno ci! Nie wolno ci go sprzedawać! Koniec dyskusji, moi kochani. Nie dam mu już więcej ani marchewki. Puśćcie go! Jak chcesz, Anno, możesz go odprowadzić do stajni i oporządzić. Jutro stąd odjeżdża. Jesteś moim przyjacielem. Nie oddam cię tak łatwo. Wiem, że dobrze ci pójdzie. Musisz tylko utrafić w swój czas. Spróbuj jeszcze raz, siostro. Uda się. Ja nie dam rady. Kto chce? Warto spróbować. Moim wierzchowcem raczej nie będzie. Ej, ludzie! Mała sztuczka! Dobry, grzeczny konik. Hej, hej, hej! I hop! Teraz moja kolej! Paula, nie! On jeszcze nie umie skakać. Dobry, grzeczny konik. Tak, brawo, wsiadłaś. A teraz siadaj. Proszę. Dziewczyna ma zacięcie. Zaraz wam wszystkim pokażę, jak skaczemy. Nawet nie próbuj. Nie masz o tym pojęcia. Trzeba by z rok trenować. Tylko ja mogę. No i trzeba też mieć talent. Ej, dzieci! Co się tutaj dzieje? Kto pozwolił naszemu gościowi wsiąść na tego dzikusa? Dobrze, że jej rodzice tego nie widzą. Widzisz? Lepiej zsiąść. Anno, wyczyść go wreszcie i pożegnajcie się. Wszystko tylko utrudniłaś. Rozumiem twoje niezadowolenie, ale tata się uparł. Nie mam pojęcia, co robić. Nie jesteś przecież jakąś rzeczą, żeby móc cię od tak sprzedawać. Tak, już wiem, koniku. Mogę cię ukryć do czasu, aż ten kupiec wyjedzie. Za duży jesteś. Nigdzie się nie zmieścisz. Gdzieś poza stadniną. Psst. Bądź grzeczny. Wio! Tak, wiem. Strasznie tutaj i w ogóle. Może lepiej zrezygnować. Spokój, Jumper! Dobrze trafiliśmy. To wprost idealna kryjówka.
Musisz to przeskoczyć, bo ja cię nie przeniosę, zapomnij. Aj! Hej! Au! O nie! Nie taki był plan. Składamy się na jumpera. Dołożycie się? Halo, dzieci. Gdzie jest Anna? Przy okazji, widzieliście może jumpera? Nie, ale chcemy go wykupić. Chyba sobie żartujesz. Proszę, to złoty ząb mojej babci. To raczej kiepski żart. Gdzie jest ta dziewczyna? Oprowadzę pana po stadninie. O nie! Trzeba ich znaleźć, zanim oni znajdą ich. Gdzie Anna może być? Becky może ją znaleźć. Był szkolony do ratowania. Mama paszkę Anny. Tak, chyba złapał trop. O rany, ta kryjówka jest za dobra. Nigdy nas tutaj nie znajdą. Anno! 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 Gdzie jesteś? Szukaliśmy już chyba wszędzie. Anno! Wszędzie, tylko nie w lesie. Jumper by tam w życiu nie wszedł. Za duży z niego tchórz, nie mówiąc o przeszkodach, które musiałby przeskoczyć. A ja w desperacji robię czasem bardzo różne rzeczy. Raz Lili była w takiej desperacji, że pomyliła zabawkę. Zawsze sądziłem, że... Jadę do lasu. Kto jedzie ze mną? Po co by to robiła, jeśli nie z desperacji? A gdzie poszła Paula? Ona też gdzieś przepadła. Masz. Nie umrzesz z głodu. Ała! Zwariowałaś? O nie. Zaczynam słyszeć głos. Nic ci nie jest, Anno? O, Paula! Zdaje się, że coś zgubiłaś. Nie potrzebuję pomocy. Dobrze. Już mnie tu nie ma. Czekaj! Nie odjeżdżaj, Paula. Czekaj, ej! Proszę! Moja noga. Nie mogę się ruszyć. Jasna sprawa. Spokojnie. Ściągnę resztę. Anno, złap linę! Już złapałaś? Wyciągniemy cię! Jadłaś ciastkę na obiad? Wszyscy razem! Złap mnie za rękę! Jeszcze troszeczkę! Tak jest! Moja noga, musiałam ją skręcić, boli. No to trzeba ci ją usztywnić. Hej! Kto się odważy wsiąść na jumpera? Paula. Tylko ona. Dalej, wsiadaj. To, co zrobiłaś, było bardzo odważne. Nie spodziewałam się, Anno. Nie, to było głupie. Straciłam szansę na turniej i boję się, że straciłam jumpera na dobre. Ale wiesz, Anno, gdybyśmy mogli coś zrobić i jakoś ci pomóc, to... Dziękuję, to bardzo miłe. Ale nie można nic zrobić. Tata podjął już decyzję. Spokój! Ale mu się śpieszy. Lubi, jak się go głaszcze między uszami. A, i nie zakładaj mu uzdy. Brawo, Jumper! Bardzo ładnie już sobie radzisz ze skokami. Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. A, tutaj jesteście. Bardzo się o was martwiłem. To się mogło bardzo źle skończyć. Jesteście nieodpowiedzialni. Tato! Masz szczęście, Anno, że tylko zwichnęłaś nogę. Jak mogłaś tak po prostu wziąć jumpera i odjechać? Nad wszystkim panuje. Anno, tak być nie może. Nie pozwalam ci na pracę w stajni. Do odwołania. A jumper jest już sprzedany i koniec, kropka. Ale tato! Koń, którego nie można dosiąść, do niczego nam się tutaj nie przyda. O, nie możemy do tego dopuścić. Ja spróbuję to naprawić. To nasza jedyna nadzieja. Jeśli jeździec się boi, to koń także. Musisz bardzo tego chcieć. Ale to bardzo wysoko, Anno. No dobrze, zrobimy to. Do dzieła! Było wspaniale! Jeszcze raz! Wodzę przy sobie! Już na letnim turnieju w naszej stadninie Lucy i Lili zaprezentują najnowszy pokaz skoku artystycznego. Hej, hej, hej! Są naprawdę nieźli. Tak, ale ty też. Pokaż im, co umiesz.
Co tu się dzieje? Tato! Anno, jesteś po prostu niemożliwa. Nie możesz sobie od tak... A teraz Paula, na jumperze! Zaufaj mi chociaż raz. Pora zaczynać. No nic. Wyobraź sobie, że to są korzenie, a publiczność to drzewa. Skaczesz zawodowo! Nie tylko wierzchowiec ma talent. Może powinnam z prac w stajni przejść do nauczania jeździectwa. Genialne! Jurorzy podjęli już decyzję. Pierwsze miejsce w skokach przez przeszkody zajmuje Paula! Tak! Udało ci się przejechać całą trasę! Masz prawdziwy talent, Paulo. Dziękuję, Anno. Moi rodzice dali mi słowo, że wesprą utrzymanie jumpera, o ile pozwoli mi pan dzielić jumpera z Anno. Dzieci, w końcu mnie przekonałyście. Niech będzie, zatrzymamy tego uparciucha. W sumie bardzo tu pasuje, tak jak wy.